Otóż jeżeli my produkujemy w realnej gospodarce realne dobra, domy, samochody, telewizory, ubrania, żywność, a ktoś produkuje pieniądze, to my tracimy te nasze dobra na rzecz papierka, który w sobie nic nie zawiera, bo nie jest pieniądzem, a ktoś za ten papierek skupuje nasze produkty, nasze dobra i to są narzędzia monetarne rabunku całej sfery produkcyjnej przez monetarystów, którzy korzystają z zupełnie niemoralnego przywileju prawnego produkowania pieniędzy. Otóż, jeśli popatrzymy na te zjawiska w kategoriach prawnych i moralnych, to widzimy, że prawo regulujące monetaryzm jest prawem niemoralnym. I właśnie w tych dwóch aspektach jest niemoralne. Po pierwsze, że pieniądz służy państwu li tylko do zdzierania z nas łupów, przy okazji państwo również pobiera kredyt od środowisk, które produkują pieniądz, bo kredyt jest pieniądzem nowo produkowanym. Państwo pobiera kredyt, zadłużając nas, nie pytając się nas o zgodę. Więc ten pieniądz, który jest nam zabrany narzędziami fiskalnymi, jest przekazany narzędziami monetarnymi środowiskom, którzy posiadają absolutnie niemoralny przywilej prawny produkowania pieniędzy. To znaczy nawet nie pieniędzy, tylko prawnych środków płatniczych, bo wedle naszego prawa państwowego jesteśmy zmuszeni posługiwać się w rozliczeniach prawnym środkiem płatniczym. Tym środkiem płatniczym, jakim jest polska złotówka, czy na przykład euro, czy dolar, które nie są pieniądzem, bo za nimi nie stoi żadne realne dobro. Więc my musimy przywrócić moralność w dziedzinie monetaryzmu i fiskalizmu. Musimy przywrócić pieniądz do obrotu gospodarczego i musimy przywrócić sprawiedliwość. To znaczy, albo produkowanie pieniędzy jest moralnie dopuszczalne i każdy może sobie wyprodukować, albo jest moralnie niedopuszczalne i nikt nie może sobie doprodukować. Dopóki z moralnego punktu widzenia nie popatrzymy na prawo regulujące pieniądz, będziemy pracować zawsze na okupantów, którzy będą się tuczyć naszym kosztem i nasza cywilizacja upadnie, bo systemy niewolnicze muszą upaść. Życzę, żeby nasz system się uzdrowił i nie upadł. Dziękuję bardzo. Banking, financial sector is the most important sector of the whole economy. Uważam, że system, sektor bankowy jest po prostu sercem gospodarki i kto kontroluje bankowość, kontroluje gospodarkę. Trwają właśnie teraz eksperymenty technologiczne, które miałyby właśnie usprawnić i są nakierowane właśnie przede wszystkim na nowy jedwabny szlak. The shipping, they using the traditional railway to shipping stuff from the Chongqing to Germany. It used like 15 days. Więc teraz z prowincji Chongqi do Niemiec przewóz towarów już szybką koleją trwa 15 dni. So compared to the ocean shipping, the cost of the ocean shipping is like half of the price. Więc handel oceaniczny obecnie to jest mniej więcej połowa ceny tego, co można przewieźć drogą kolejową. But we have to calculate the time saving, for example, interest of the money. If the one cargo or one shipment is high value, if you save 35 days to 40 days, then that saving can compensate your shipping cost. Ale jeśli zaoszczędzimy na przykład 30 dni to, co mogłoby przepłynąć do nas drogą oceaniczną, to od razu oszczędzamy też, gdy idzie o koszty. Actually, there are a lot of scholars in China. They're trying to make the calculation about if the highway system across the continent will make money or not. They're still doing this job. Więc cały czas trwa burza mózgów w Chinach, aby w sposób najmniej kosztowny, a jednocześnie najbardziej zyskowny usprawnić proponowany nowy jedwabny szlak. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu posła Michała Marusika na spotkaniu Lunch Debacie.
pieniądze jako narzędzie ucisku. Mam nadzieję, że spędzicie Państwo miło czas. Proszę o zajęcie miejsc. Ogromnie się cieszę, że mamy tak zacnego gościa jak pan Song Hongbin, bo właśnie on z tego powodu, że najgłośniej krzyczy o prawdzie na temat pieniędzy, skupił nas, bo inaczej byśmy się w takim gronie nie spotkali. I mam nadzieję, że ta prawda o finansach, o obiegu pieniądza, o tym, do czego ten pieniądz jest używany, że ta prawda będzie nas jednoczyć w walce o naszą wolność i naszą sprawiedliwość i własność tego, co wytwarzamy. Życzę Państwu smacznego i obyśmy się częściej spotykali i przy suciej zastawionych stołach za nasze własne pieniądze, a Bruksela niech się zajmie sama sobą. Dziękuję. Udało mi się zaprosić Song Hongbinga, autora książki Wojna o pieniądz, do Polski. Jest to olbrzymi sukces, dlatego że udało mi się zwrócić Polakom uwagę, że wszystko tkwi w pieniądzu, w gospodarce, a nie w romantycznych ideach czy w ideologiach typu wolny rynek i tego typu, czy państwo nocnego stróża. Udało mi się zwrócić uwagę, że wszyscy na świecie grają gospodarką i pieniędzmi. I to jest wielki mój sukces. Wyszła teraz trzeci tom Wojny o pieniądz. Myślę, że gdzieś w marcu ukaże się czwarty tom Wojny o pieniądz, chyba już ostatni. I cieszę się z sukcesu, jaki udało się osiągnąć w Sejmie Polskim, gdzie kilku posłów dostało tą książkę i mam nadzieję, że kiedyś to przyniesie jakiś wymierny sukces dla dobra naszego państwa. Okazuje się, że spotkanie z Song Hongbingiem stało się również okazją do spotkania bardzo ciekawych ludzi, Polaków. Jego książki są ważne, bardzo ważne, pokazują świat od strony finansów i jednocześnie okazuje się, że Chiny jakoś stają się nam bliskie politycznie. Nigdy nie były naszym sąsiadem, my na nich nie napadaliśmy, oni na nas, a tu nagle okazuje się, że są bardzo ważnym partnerem potencjalnym, który może zmienić losy Polski. Książka Wojna o pieniądz jest jednym z najważniejszych wydarzeń intelektualnych i ekonomicznych w naszym kraju. Dlatego, że mamy do czynienia z autorem chińskim, reprezentującym kraj wschodzący w gospodarce światowej, kraj, który w tej chwili ma największą gospodarkę świata i który stawia tezę, że dotychczasowy system ufundowany jest na specyficznej manipulacji pieniędzy. I stawia też tezę, że Chiny są w stanie zaproponować nowy system świata, w którym będzie inaczej zarządzany pieniądz, inaczej będzie zarządzany kapitał kreujący pieniądz, co spowoduje szansę, abyśmy mieli świat lepszy i bardziej sprawiedliwy. Jednakże to, co ja uważam za najbardziej cenne w jego wystąpieniach, są to przede wszystkim rozważania na temat nowego porządku świata, który to porządek będzie przeciwny porządkowi oceanicznemu, czyli temu, który jest zdominowany, najpierw był zdominowany przez Wielką Brytanię, a dzisiaj przez Stany Zjednoczone. Usłyszeliśmy i zobaczyliśmy wielką wizję nowego jedwabnego szlaku, który połączy Europę Zachodnią z Chinami poprzez Polskę i który to nowy jedwabny szlak zapewni zupełnie nowe rynki komunikacyjne pomiędzy Europą Zachodnią i Chinami z pominięciem Stanów Zjednoczonych i wielkiej floty morskiej, która do tej pory dominowała w handlu światowym. Myślę, że warto zastanowić się nad zaprezentowanymi tezami, dlatego że warto się zastanowić nad tym, czy chcemy, aby Polska dalej uczestniczyła w strukturach atlantyckich i w strukturach oceanicznych dotychczasowego porządku światowego, czy też mamy swoją szansę znaleźć miejsce w nowym porządku euroazjatyckim, kontynentalnym, w którym wielkim graczem gospodarczym będą Chiny.